I mamy kolejne spotkanie w cyklu Spotykamy się z prelegentami tuż przed naszym wydarzeniem Maraton Wiwn który odbędzie się 5 listopada konferencja na 1000 osób, a gościem moim jest prelegent, który wystąpi na scenie maratonu, Maciej Welman. Maciej, czy ty będziesz z Patrykiem czy bez? Cześć, witam cię, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, na scenie będziemy we dwójkę. A to gdzie jest w takim razie dzisiaj Patryk? Patryk jest we Wrocławiu? Jak zwykle na spotkaniach z deweloperami dzielimy się, więc nie mieliśmy możliwości, żeby dzisiaj we dwójkę z Tobą porozmawiać. Być może niektórzy nie kojarzą, jak wygląda Wasza praca, więc mógłbyś powiedzieć, czym Flip na Pierwotnym, w czym się specjalizuje? No jeżeli chodzi o, o naszą firmę Flip na Pierwotnym, no to tworzę ją ja. Miło mi Maciej Felman wraz z moim wspólnikiem Patrykiem Sołtysiakiem. Koncepcja, którą staramy się od sześciu lat wdrażać w życie, jest to inwestowanie w nieruchomości w oparciu o e, mieszkania zakupione od deweloperów, czyli stryk, stricte rynek pierwotny. E, na co dzień jestem mm, klasycznym fliperem, czyli kupuję mieszkania od deweloperów, wykańczam je w wysokim standardzie i sprzedaję docelowym, przyszłym właścicielom, czy na wynajem, czy do zamieszkania, a flip na pierwotnym prowadzi warsztaty z inwestowania w nieruchomości, ale trzeba to podkreślić, tylko w oparciu o rynek pierwotny i oprócz tego jakby zestawiamy tą praktykę z teorią, czyli nie mówimy wszystkim, że jest super przyjść na zainwestowanie na rynku nieruchomości i zostaniesz milionerem, bo, bo to tak nie wygląda w rzeczywistości. Trzeba też się zaangażować i dać od siebie sporo, żeby odcinać kupony na rynku nieruchomości. I z drugiej strony mamy ten aspekt praktyczny, gdzie na co dzień spotykamy się z deweloperami i w takim dużym skrócie robimy zakupy grupowe nieruchomości, czy zakupy pakietowe, czy całych bloków, i wspólnie z inwestorami je nabywamy na preferencyjnych warunkach. Jaki tego jest efekt? Co się potem dzieje? No, efekt tego jest taki, że osoba, która zainwestuje w nieruchomości, zarabia na tym pieniądze. Ale teraz w jaki sposób zarabia, to już należy tak naprawdę decyzję do tej osoby. No, bo jest grupa osób, która inwestowanie w nieruchomości rozumie przez to, że buduje portfel swoich mieszkań na wynajem. No więc w momencie, kiedy kupują po niższej cenie niż to, co jest dostępne u dewelopera, lub na korzystniejszym harmonogramie płatności, czyli nie mrożą tego kapitału podczas budowy inwestycji, dzięki temu mają lepsze ROI. No i druga grupa flipperów, którą my reprezentujemy tutaj, których jest znacznie więcej, gdzie obracamy zakupionymi nieruchomościami bądź prawami do tej nieruchomości, bo to też trzeba podkreślić. Czyli mówiąc, tak w takim dużym skrócie, kupujemy i sprzedajemy mieszkania, częściowo je wykańczając, no i realizujemy na tym zyski. Słuchaj, ja słyszałem, że już obsłużyliście całą masę klientów. Ile już mieszkań w ten sposób wrzuciliście dla inwestorów do obrotu? Wiesz, to no, pula mieszkań, która została kupiona. U, bo tak bym to rozpatrywał, czyli została kupiona od, e, od deweloperów. No, w tym też jest moja i Patryka pula mieszkań, no bo sami aktywnie inwestujemy e, od, od wielu lat na rynku. No i dzięki temu, że m, tak naprawdę dzięki tym zakupom grupowym, tak samo ja nabywam na preferencyjnych, e, po preferencyjnych cenach i na preferencyjnych warunkach te mieszkania. To myślę, że ta pula mieszkań się postulowała w granicach ponad 1500 sztuk. Łącznie nabytych od początku, że tak powiem, mojego inwestowania w nieruchomości. No to jest masa mieszkań. Powiedz mi, a ile wpadek przy tym zaliczyliście? To znaczy, ile było takich mieszkań, gdzie się nie zarobiło albo, albo, albo ciężko było sprzedać? Gdzieś to, jak zakładam, że jak ktoś zrobi na mieszkaniu 6-10 tysięcy, to jest to nietrafiona inwestycja. No bo gdzieś ten kapitał zaangażowany w zakup nieruchomości jest duży, więc takich mieszkań, jak liczyliśmy, to mieliśmy około 28 sztuk, gdzie inwestorzy zarobili, nie wiem, 6 tysięcy, 8, 10 tysięcy gdzieś tam się męczą ze sprzedażą. Większość z nich miała miejsce w Łodzi. Akurat nie żebym tutaj gdzieś tam nawiązywał do tego, ale, ale rzeczywiście to bezpośrednie, bezpośrednie otoczenie dzisiaj już jest dużo, dużo, dużo lepsze, ale jeszcze 4-5 lat temu to bezpośrednie otoczenie niektórych inwestycji na rynku pierwotnym w Łodzi, no powiem bez ogródek, budziło niepokój przyszłych nabywców. I tutaj jakby na to też cały czas zwracamy i podkreślamy uwagę, że jak nabywacie tą nieruchomość na rynku pierwotnym i nawet standard bloku będzie ok. Tak? Czyli tak jak w Polsce średnio 4 plus dajemy wszystkim, ładne części wspólne. Przy protokole zdawczo-odbiorczym wasz kierownik budowy się do niczego nie przyczepi, czyli będzie taki zdrowy blok, jakbym to określił ale bezpośrednia okolica, bezpośrednie otoczenie będzie po prostu patologiczne. Każdy niech interpretuje to jak chce, ale będzie ono niekorzystne. Dlatego dla tej osoby, która będzie tam mieszkać, to będzie problem ze zbyciem tej nieruchomości, bo osoby, które decydują się na zakup nowego mieszkania z rynku pierwotnego, oczekują pewnych standardów, nie tylko od nieruchomości, ale też przede wszystkim od jakby całości inwestycji. Oni nie tylko kupują mieszkanie, oni kupują blok, kupują doświadczenie dewelopera, kupują to, co jest dookoła tego bloku, tych ludzi, którzy będą mieszkać w tym bloku, podobnych do nich, ale też wychodzą z dzieckiem na spacer, wychodzą na plac zabaw, wychodzą do zakupy i chcą, żeby ta okolica odpowiadała tym standardom tego mieszkania w tym bloku. I tutaj w każdym praktycznie dużym mieście, mówię tutaj o aglomeracjach typu A, zdarzają się inwestycje realizowane w dzielnicach, które nie do końca cieszą się dobrą opinią. Oczywiście to się bardzo dynamicznie zmienia. To, że kiedyś 5 lat temu wśród śródmieściu na Wildzie w Poznaniu było nie do końca przejrzyście, to nie znaczy, że dzisiaj tak jest. Także mówimy o tym ogólnie. To są takie miejsca mimo wszystko dalej, więc warto pojechać rano i wieczorem, pod taką inwestycję i zobaczyć, czy nasi klienci będą się czuli, wracając do swojego mieszkania w tej inwestycji komfortowo. No właśnie to są takie bardzo ciekawe niuanse, które mogą sprawić że nieruchomość się sprzedaje albo się nie sprzedaje. Natomiast powiedz mi, no 5 listopada zbliża się wielkimi krokami. Będziecie na scenie. Rozumiem, że macie swoje stoisko, tak? Tak, jak najbardziej o czym będziemy rozmawiać z wami. O czym będzie można z wami porozmawiać szczególnie wtedy? Czy macie coś ciekawego, przygotowanego, co będzie przedmiotem tematem prelekcji? Wiesz co, jeżeli chodzi o prelekcję, to będziemy mieli prezentację, która będziemy chcieli pokazać wszystkim uczestnikom, bo tak jak na maratonie, połowa osób jest doświadczona, połowa osób robi gdzieś pierwsze kroki. Mamy 30 minut z tego, co Chyba kojarzę z grafiku i będziemy się starać w ciągu tych 30 minut pokazać wszystkim, i doświadczonym, i niedoświadczonym osobom, co to jest w naszej ocenie okazja inwestycyjna. Żeby każda z tych osób na sali po tej prelekcji, chociaż potrafiła wstępnie, oczywiście wstępnie, jak ktoś im wyśle temat mailowo albo na WhatsAppie, albo pokaże im na kartce, ocenić, czy to jest warte ich zaangażowania. Bo bardzo często jest tak, a mam super temat na rynku pierwotnym, czy na wtórnym, wejdź kup i zarobisz. No i jeżeli mamy doświadczenie, to ocena takiego tematu, czy on jest dobry, czy zły, jesteśmy w stanie bardzo szybko odpowiedzieć, czy to jest w ogóle warte zainteresowania. Bo wiadomo, potem jest głębsza analiza. Ale osoby, które często wchodzą w rynek, często polegają na opinii innych. I oczywiście, jeżeli mam doświadczonego, znajomego, który. Dostarcza nam okazję inwestycyjną, to jak najbardziej warto mu zaufać, ale często gdzieś tam na grupach otwartych i tak dalej te okazje się pojawiają, to warto by było chociaż wstępnie stwierdzić, czy to jest temat, któremu poświęcę czas. Więc chcielibyśmy się skupić na tym, aby pokazać taki wstęp w ogóle do inwestowania na rynku nieruchomości, żeby każdy dostał taki, taki początek wiedzy. Żeby chociaż potrafił czytać i interpretować nieruchomości, które są oferowane na rynku przez sorserów, pośredników, fliperów, tak naprawdę przez cały rynek. Okej, okay. Maciej jak według was, ciebie i Patryka, będzie kształtował się rynek nieruchomości w najbliższym czasie? Czego możemy się spodziewać, szczególnie po wyborach? Powiem tak, jeżeli chodzi o tutaj decyzje, które wpływają na nasze zawirowania gospodarcze, to jest tak duża dynamika i fluktuacja tych zmian. No, już tam nie chciałbym nawet mówić, no, ta obniżka 100%, 800 plus od stycznia, 40% mniejsza produkcja deweloperska, kredyt na 2%, który wywołał dość spore zamieszanie na rynku. przez no Wszystkie banki są zarzucone po prostu wnioskami, nie są w stanie nawet ich przyjmować, nie mówiąc o procedowaniu. To uważam, że dla osób, które będą chciały nabyć swoje pierwsze mieszkanie w życiu. Czy dla siebie, czy dla dziecka, czy im się rodzina powiększyła, czy wynajmowali się, przeprowadzają, czy rodzice chcą im kupić jakkolwiek, to oni będą stali przed olbrzymim wyzwaniem kupienia dla siebie wymarzonej nieruchomości w rozsądnej, w rozsądnej to tutaj tłumaczę, w takiej, na którą ich stać, pieniądzach, bo ten problem podażowy dotknie ich myślę, że z dużą siłą. My jako fliperzy. Jesteśmy na to w pewien sposób zabezpieczeni, kontraktując mieszkania na za rok, na za półtora, na za dwa lata, jakby gramy w tą grę, którą dyktuje nam rynek i się do niej dostosowujemy z dnia na dzień, ale taka osoba, która idzie nabyć swoje pierwsze mieszkanie w życiu, która odkładała tę decyzję z różnych powodów, czy finansowych, czy z tego, że media miały niekorzystną retorykę i tak dalej, i tak dalej. I zderzy się z tą rzeczywistością, że ta podaż jest bardzo mała, a ceny nie są niskie. Mm, to, to będzie to duży, duży problem dla tych ludzi. No właśnie. Ale pytanie jeszcze jest takie, kto właściwie wygra te wybory? No bo to jakby jest dosyć <laughs> mocno zależne chyba, tak, czy nie? No tak, ale powiem ci, że niezależnie kto wygra, to sytuacja popytowo-podażowa w nieruchomościach nie zmieni się z dnia na dzień. Jak, jak wszyscy wiemy, jeżeli ktoś z Was, kto nas ogląda, interesuje się nieruchomościami trochę, trochę dłużej niż od wczoraj, to takie jakby główne strumienie, czyli zatrzymanie produkcji deweloperskiej nie odbywa się z dnia na dzień i uruchomienie jej z powrotem, jakkolwiek by ktoś się nie starał, to też nie zadzieje się z dnia na dzień. Nawet jakby jutro deweloperzy wpuścili koparki na budowy, to finalnie produkt będzie za około dwa lata, więc te rzeczy nie dzieją się tak szybko jak, nie wiem, w produkcji chusteczek higienicznych. Dzisiaj fabryka pracuje na trzy zmiany i za tydzień mamy dodatkową partię wypuszczoną do sklepów wielkopowierzchniowych. Tutaj te zmiany, które się już zadziały, no one się zadziały przez wybuch konfliktu za wschodnią granicą, przez COVID, przez wysokie stopy i tak dalej, i tak dalej, no to, to one zawsze my reagujemy na nie z czasem, tak? I dzisiaj jesteśmy tak naprawdę, dzisiaj już ponosimy konsekwencje pewnych zachowań, które, które miały miejsce na rynku. Więc, nawet jakby ktoś chciał to odkręcić, to z dnia na dzień nie sądzę. Nie wiem, jak Ty uważasz, ale nie ma chyba takiego mechanizmu, który mógłby to odczarować w jeden dzień. Tak, no to byłaby ciężka sprawa. Żeby można było cokolwiek zmienić, szczególnie dzisiaj. No, ale właśnie pytanie, bo pojawiło się tutaj ciekawe hasło, czas na atak. Czy myślisz, że to jest dobry czas na inwestowanie w nieruchomości, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które powiedzieliśmy? No i ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem na ten moment zainwestowany na jakieś 150%, a na pewno podniosę jeszcze zaangażowanie kapitałowe, jeżeli chodzi o zakup mieszkań, które będą gotowe na Trzeci, czwarty kwartał y, przyszłego roku, tak? Czyli mam na myśli od jakoś, żeby wydanie kluczy nastąpiło powiedzmy od września do grudnia 2024 roku. Czas na atak, adres, który tu widzicie, można wejść i zobaczyć wystąpienia czołowych prelegentów na poprzednich konferencjach. Ja przypominam, no. że ta nasza konferencja, o której rozmawiamy, odbędzie się 5 listopada. 4 mamy networking, wystąpi na scenie. Wiele ciekawych osób. Nie mamy tutaj jeszcze Radka Musiała, nie mamy tutaj Daniela Jana Kubacha, który będzie mówił o efektywności w biznesie, a który prowadzi lekcje warty miliony. No ale mamy Kamilę Rowińską. No, i jak widzicie, konferencja jest wielkim rozmachem, gdzie przede wszystkim dowiesz się masy ciekawych rzeczy. No, i to jest jedenasta edycja. Na poprzednich edycjach m.in. był Fryderyk Karzełek, był Kuba Midal, i możecie zobaczyć ich wystąpienia, jak i również moje, właśnie pod adresem Czas na Atak. Można tam wejść, spełnić właściwie tylko jeden warunek i odebrać sobie te, to wideo, żeby można było sobie obejrzeć, posłuchać. Jest to dobre miejsce na wystawienie swojego produktu, jest to dobre miejsce na kontakty, informacje, na wiedzę. Masę interesów zostało ubitych na takich konferencjach. Zachęcamy do tego, żeby być, żeby rezerwować miejsca, jeszcze szczególnie teraz, kiedy te bilety są w niewysokich cenach, dlatego że. Taki bilet z posiłkiem, z przerwami kawowymi to jest 450 zł, więc śmiech na sali. Właściwie czasami to kilkugodzinne wieczorne spotkania są w tych cenach. A dzisiaj mamy tutaj możliwość zobaczyć coś więcej. No ale powracamy do Macieja. Wykorzystajmy go jeszcze tak maksymalnie, jak tutaj jest dostępny. Maciej, to w takim razie pytanie. Czy na dzisiaj macie coś ciekawego, dostępnego, gdzie można się odzywać do Was? No, i czy można byłoby wtedy zrobić z Wami jakiś biznes, jeśli dzisiaj do Was uderzymy? Jak najbardziej tak. W ogóle na maraton Vivin przywieziemy specjalne okazje inwestycyjne, które będą miały premierę tylko i wyłącznie na maratonie Vivin. Nie będziemy ich wcześniej nigdzie pokazywać. To już tak nie jesteśmy pierwszy raz na, 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 na Twoim evencie i powiem szczerze, że zawsze sobie chwalimy liczbę osób i e, takie podejście tych ludzi, takie zaangażowanie, to jest mega na plus, że ci ludzie przychodzą i albo już działają, albo chcą zaczą, zacząć działać, także na pewno przywieziemy ze sobą e, paczkę, którą będziemy mieli przygotowaną dla uczestników wydarzenia. A jeżeli chodzi o, mm, o bieżący okres, czyli dzisiaj sprawdźmy datę w kalendarzu, bo nie wiem, kiedy będzie emisja, 19 września, to jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś by chciał zainwestować czy w Warszawie, czy w Poznaniu, to albo przez Wojtka e, niech wyśle mu maila albo smsa. Chyba myślę, że będzie tak najszybsza droga do komunikacji albo na Whatsappie powie, co go konkretnie interesuje. Tak naprawdę tylko miasto by wystarczyło i kwota, którą ma dla zaangażowania i produkt mu e, dostarczamy skrojony pod jego potrzeby. Maciej, to aż mnie korci zapytać. W takim razie, jakie te ceny dobre są w Warszawie i jakie w Poznaniu? No Dobra cena w Warszawie to jest cena 10 tysięcy złotych za metr na targówku. O, to dobra cena. E, to jest dobra cena. E, gdzieś średnia u deweloperów obok jest w granicach 13 500 za małe lokale. E, no więc mamy kilka sztuk takiego produktu. Myślę, że na ten moment, jeżeli chodzi o rabat cenowy uzyskany od dewelopera, to jest to bezkonkurencyjna oferta. Bo rzeczywiście ale też dostaliśmy tylko małą pulę. Deweloper potrzebował uruchomić finansowanie. Nie chciał, żeby oferta pojawiła się na rynku, więc jakby nie jest nigdzie propagowana w social mediach. Ale oczywiście, jeżeli ktoś by był indywidualnie zainteresowany, to jest całkowicie coś innego i jak najbardziej może z niej skorzystać. No dobra, Macie, a Poznań. W takim razie, Poznań. Jak Poznań wygląda dzisiaj u Was? Powiem Ci, że Poznań to jest dzisiaj trudny rynek, dlatego że oferta deweloperska moim zdaniem jest za mała obecnie. Oczywiście pamiętajcie, że ja to zestawiam z sześcioma miastami, z pięcioma, bo Poznań jest szósty. Jakby zawsze zestawiam te, te informacje z wielką szóstką. No, Kraków jest też bez mieszkań, ale w Krakowie, Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. Tych deweloperów buduje sporo. Poz... Oczywiście zaraz prawdopodobnie pojawią się komentarze, że w Poznaniu też buduje bardzo dużo. Okej, okay, ale wyjdźcie na ulicę, zróbcie 50, 100 spotkań z deweloperami i zobaczycie, jaka jest w rzeczywistości oferta mieszkań, które możecie nabyć. I uważam, że ona jest słaba. Słaba mam na myśli, że jest ich mało. Nie mówię, że to są słabe mieszkania, tylko że jest ich mało. Sporo inwestycji jest budowanych na Grunwaldzie, gdzie mamy pulę mieszkań w systemie 20-80, 20%, 20 przy podpisaniu umowy przedstępnej bądź deweloperskiej, reszta po wybudowaniu inwestycji przy małych, kompaktowych mieszkaniach z ceną, nie chciałbym, w zależności oczywiście od lokalu, 9200-9400, czyli około 1000-1500 zł, średnio poniżej ceny rynkowej, to również uważam, że to jest dobra oferta, gdzie reszta płatności tak naprawdę nastąpi dopiero za rok, więc mamy tutaj dźwignię w postaci czasu, dźwignię finansową w postaci harmonogramu płatności. Dobrą cenę wyjściową, atrakcyjne układy, plus jeszcze zespół innych czynników, jak dobra komunikacja, tramwa i tak dalej, gdzie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zrealizowania zysku, czy poprzez wykończenie, czy poprzez sprzedanie samych praw i obowiązków do nieruchomości. Tutaj decyzja zawsze należy do inwestora, ale uważam, że trzeba ją podejmować tak naprawdę na końcu tej inwestycji. Ciężko przewidzieć, w jakiej my będziemy sytuacji za rok. Czy my będziemy mieli Czas, żeby wykańczyć to mieszkanie. Czy będziemy mieli zasoby, czy może akurat będziemy mieli przestój, no bo wszystko inne wyprzedamy i będziemy chcieli gdzieś puścić swoją ekipę. Także ja uważam, że zakup nieruchomości dzisiaj, a ta forma sprzedaży, to zostawmy ją sobie i podejmiemy decyzję za 9 miesięcy. Okej, okay, Maciej, na koniec takie trzy szybkie pytania: w czym flip na pierwotnym jest najlepszy? myślę, że w inwestowaniu na rynku pierwotnym, ale to teraz mówię przez pryzmat siebie, gdzie ja od 10 lat inwestuję na, na rynku nieruchomości po prostu jako zwykły, klasyczny flipper i zrealizowałem no, grubo ponad 120 mieszkań i na żadnym nie straciłem. Mówię teraz prywatnie, ja jako Maciej Welman jako flipper, więc tutaj to, to doświadczenie i realizowanie inwestycji wykraczających poza schemat. Tak, no jakbyśmy zapytali stu fliperów, ilu, ilu robi mieszkania po 30 tysięcy zł za metr, albo ilu robi 100-metrowe mieszkania. Myślę, że ich jest stosunkowo niewielu, a gdzieś staramy się iść jako flip na pierwotny, ten krok przed wszystkimi, żeby chociaż weryfikować, jakie możliwości daje nam rynek. Nie każda opcja, którą oferuje rynek, jest oczywiście złota i warto nią iść, ale ktoś musi to sprawdzać, ktoś musi to weryfikować, i jeżeli jest dobre, no to mówić. Wszystkim, że róbmy coś innego. Róbmy coś jeszcze, zarabiajmy jeszcze więcej. Okej, okay, drugie pytanie. A właściwie nasuwa mi się więcej niż trzy, więc pewnie internauci też docenią to, czy dzisiaj rynek małych miejscowości jest równie atrakcyjny? Jak ty to na, zapatrujesz się na to? Czy wchodzicie w inwestowanie na rynku na rynkach małych, czy tylko uderzacie w miasta wojewódzkie? Jak to dzisiaj jest? E, muszę już doprecyzować pytanie. Co to znaczy mała miejscowość? No, załóżmy do 15 tysięcy mieszkańców. Eee, to powiem tak. Do 15 tysięcy mieszkańców inwestowaliśmy sporadycznie, ale mieliśmy koncepcję w zeszłym roku, gdzie stwierdziliśmy, że odwiedzimy każdą miejscowość w Polsce, która ma powyżej 40 tysięcy mieszkańców. Tych miejscowości jest w naszym kraju, o ile dobrze pamiętam, 172. Siedzieliśmy w samochody i przez 4 miesiące nic innego nie robiliśmy, tylko jeździliśmy od dewelopera do dewelopera w tych małych miejscowościach. Ale po zjechaniu z 110 miejscowości doszedłem do wniosku z Patrykiem, że to się nie może udać, bo to już mówię 4 miesiące w samochodzie. I ja mówię, i to jest, wyrzuć mi to ogrom pracy w każdym badaniu rynku, zadzwonić do każdego dewelopera, podjechać na każdą inwestycję. To jest po prostu roboczo godzin miliony. I pokupowaliśmy nieruchomości w mniejszych miejscowościach, ale tutaj dolnym progiem, taki, który my sobie wyznaczyliśmy, no bo no już tak to były 172 miejscowości, to już nie do przerobienia było na tamten czas dla czteroosobowego zespołu, pamiętajmy, który jeździ po Polsce czyli tylko dwa auta jeździły. Kupiliśmy sporo mieszkań, na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, nabyliśmy nieruchomości, w Kamiennej Górze. Nie wiem, teraz no tutaj wiem, bo akurat tutaj, gdzie w Gorzowie sam kupowałem, w Ostrowie Wielkopolskim e, nabywaliśmy te nieruchomości i e, uważam, że dziura podażowa w tych małych miejscowościach jest większa niż w aglomeracjach typu A. Czyli jednym słowem warto inwestować, ale tutaj bardzo mocno trzeba się sfokusować na cenę, bo w niektórych małych miejscowościach ceny są poznańskie i tam klient nam tego nie odda. No tak, to jest ciekawe. Czyli mm, średnie miejscowości polecasz. Tak, bo średnie miejscowości mam przepracowane, a tych małych miejscowości nie starczyło mi po prostu dobu w kalendarzu, żeby, żeby je odwiedzić. Aczkolwiek ja jestem z małej miejscowości, bo ja nie pochodzę z Poznania i yy, tak naprawdę nawet zrobiłem tam pierwszego i ostatniego flipa na rynku wtórnym, gdzie stopa zwrotu była niebotycznie wysoka i no, mniej więcej tak jakby chociażby z ciekawości yy, śledzę te ceny. No to gdyby była możliwość zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. To jak najbardziej jest przestrzeń do zrealizowania flipa, tylko jest problem z towarem. Nie? No w mojej miejscowości buduje jeden deweloper blok na 20 mieszkań raz na dwa lata. Lista kolejkowa jest na 160 osób, więc tutaj nie za bardzo jest w ogóle przestrzeń. Akurat ja mówię o swojej miejscowości. Czy swojej to której? Jestem ze Szczelskajeńskich. Wiesz? Okay. I, I tam rzeczywiście ten jeden deweloper buduje, jakiś drugi się pojawił, ale te oferty deweloperskie schodzą, schodzą na pniu. Bo jeszcze takie pamiętam, internauci tutaj prosili, żeby zadać Maciejowi Wolmanowi przy okazji, a mianowicie: No to w takim razie, jak już masz ten rynek pierwotny, to wykańczać na pięknie i sprzedawać, czy może wcześniej puszczać w stanie takim deweloperskim, ewentualnie na sesji? Jak ty byś tutaj to polecał? Znaczy, to pytanie jest bardzo złożone i rozłożyłbym je chociaż na, 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 na dwie części. Musielibyśmy sobie odpowiedzieć, po pierwsze, jaki mamy lokal do dyspozycji? Jeżeli mówimy o lokalach o powierzchni powyżej 85 metrów, to tutaj ja wszystkie lokale, które posiadam o takiej powierzchni, czyli 85, 90, 95, tam do, do 100 do 115 metrów, to wszystkie te lokale wykańczam w wysokim standardzie i oferuję klientom jako gotowy produkt do wejścia do zamieszkania. A w momencie, kiedy mam małe lokale, tak typu 30, 35, 40 metrów, które są łatwo zbywalne, łatwo rotowalne. To je w dużej mierze sprzedaje bez wykończenia, e, gdzie jest szybki zysk, realizacja sprzedaży odbywa się błyskawicznie i e, stopa zwrotu no, jest bardzo dobra. Tak, także w zależności od segmentu, którym dysponujecie, który macie w portfelu. U nas właściwie większość idzie wyremontowane na ładnie. Tutaj podaję linka, gdzie można zobaczyć. Zakres, w jakim my realizujemy nasze inwestycje, jeśli chodzi o projekty. Tam jest portfolio, można zobaczyć zrealizowane nieruchomości, jak i te, które są w realizacji, i wizualizacje, i te docelowe projekty. Kolejne pytanie: Macie większe mieszkania i dzielić na dwupaki, czy lepiej 40, 50, a może 35? Wiesz co? Ja osobiście realizuję flipa. To po prostu wykańczam go klasycznie i sprzedaję dla to celowego właściciela. Nie jestem jakimś mistrzem robienia gotowców inwestycyjnych. Zrealizowałem ich cztery, gdzie też udało mi się bez problemu znaleźć klienta, ale gdzieś tam od początku miałem tą ideę gotowych, gotowych mieszkań i po prostu kupuję takie mieszkania, które wiem, że mogę bez problemu oferować osobom, które nie, nie mówię, że zawsze będą tam mieszkać. Mieszkać to w przypadku dużych setek, to tak, raczej ci te osoby kupują do, do zamieszkania. Ale, ale tutaj raczej wolę kupić 3 metry i sprzedać to na, na raz, niż 45 dzielić to, wykańczać podwójnie. Nie jest to mój kierunek. Ja broń Boże nie mówię, że on jest zły, ale ja tego nie realizuję. Okej. Okay. Tutaj taka podpowiedź właśnie przygotowałem. Odpaliliśmy naszą agencję pracowni architektury wnętrz. Zrobiliśmy już dotychczas 30 projektów wykańczenia wnętrz, szczególnie to dla naszych inwestorów. Ale jakbyście chcieli skorzystać, zapraszam. 3,5 tysiąca netto. Projekt, który jest wystarczający, obejmuje oczywiście zaprojektowanie techniczne wnętrz plus wizualizację kuchni, salonu, Toalet, no i listę zakupową. Więc jeśli masz zamiar remontować, warto skorzystać z takich podpowiedzi. No i działać. Zbliżamy się do końca naszego wywiadu. Jeszcze ostatnie takie pytanie do Maciej'a. Maciej, powiedz mi, kiedy w końcu koniec Twojej ciężkiej pracy, bo ja przed chwilą. Słyszałem wypowiedź, że miliony godzin spędzone w samochodach, żeby odkryć rynek miejscowości średnich. Ja sobie tak policzyłem, jak zarobić 100 milionów? Sprawić, żeby ktoś zapłacił za każdą godzinę, którą spędziłeś tam stówę, i przy milionach już masz 100 milionów. nie? To byłoby dobre. Ale pytanie, w którym kierunku dążycie z Patrykiem i kiedy myślicie przejść na emeryturę? Czy wiesz, jakby za tą godzinę w aucie zapłacił 15 zł, to i tak już by się uzbierała ładna suma pieniędzy? ale wiesz co, no mamy gdzieś tą strategię poukładaną na najbliższe dwa lata, na pewno bardzo mocno będzie ona sfokusowana na flipowanie, bo uważam, że ten okres to będzie taki czas, który da nam naprawdę dobrze zarobić. Nie wiem, czy też podzielasz moją opinię, ale teraz ten czas dla nas, jako dla inwestorów, to będzie to będzie miejsce, gdzie naprawdę można hmm, Krótko mówiąc, full zarobić, więc na ten moment skupiamy się na tym, żeby tak naprawdę, tak jak powiedziałem, za cały kapitał, jaki jest możliwy na ten moment do zainwestowania, zakupić się w mieszkania, dobrze tymi mieszkaniami przepracować, czyli sprzedać je z dużym zyskiem, i wtedy zastanowić się, w jakim miejscu będzie rynek, w którym miejscu my będziemy z podażą mieszkań, i jak będzie z dostępnością produktu. Do zagospodarowania tak naprawdę kapitału. Więc ja nie, na dzień dzisiejszy nie, 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 jeszcze nie wybiegam myślami do emerytury. Jeszcze trochę mi brakuje mam dopiero 35 lat, także jeszcze chwilę, jeszcze chwilę popracuję, ale e, myślę, że te dwa lata będą intensywne dla wszystkich, którzy działają aktywnie na rynku. No to tylko po Ja tu zdążyłem wyświetlić adres najlepszej według mnie strategii, czyli flipowania, pomnażania kapitału, podwajania go co roku. Można wykorzystywać nieruchomości od Macieja i Patryka. Czasami ktoś mówi, kurczę, nie kupiłem nieruchomości, bo nie mogłem znaleźć. My, robiąc statystyki dla tych, którzy przeszli warsztaty u mnie, a nie zrobili jeszcze pierwszego kroku, okazało się, że w 60% zależy to tylko od działania. Brak perełki to jest tam określany w okolicach 6%. 5% chyba brak umiejętności zorganizowania kapitału, ale mając dzisiaj na tapecie tutaj Macieja, właściwie te 5-6% już odpada. Nieumiejętność znalezienia perełki, bo ja wszystkim powtarzam u siebie na warsztatach, jak już zbadasz rynek, nawiążesz więź z dostawcami i oni nic nie znajdą, będziesz łaził i nic nie przyniosą ci ani pośrednicy, ani komornicy, ani. Nie wiem, pracownicy jednostek, w których nieruchomości są na wyciągnięcie ręki, zawsze można się udać do Macieja, Patryka, Flip na Pierwotnym, i oni tą perełkę przekażą, albo wpaść do mnie i też razem coś możemy zrobić, tak jak tutaj opowiadam, czyli wejść na to naszą stronę www.viv.pl i zobaczyć. Natomiast polecam jeszcze, bo w prosty sposób takie Życie inwestora ułatwia wyszukiwarka perełek. Kiedyś testowaliśmy inną wyszukiwarkę, ale nie sprawdziła się. Teraz przeszliśmy do wyszukiwarki pod kluczykpl. Jeżeli chcesz, to zbadaj sobie, zawsze tam też możesz próbować wyszukiwać nieruchomości. No i sprawiać, żeby dzisiaj te nieruchomości pracowały dla Ciebie i pomnażały Twój kapitał, bo mi osobiście wydaje się, że kiedyś przyjdzie czas, że te. Złote, mm, dla nas y, y, czasy się skończą, y, fliperów, dlatego że Cały czas ludzie, niektórzy zazdroszczą tego, że są fliperzy, że inwestują, próbują przeszkadzać, wprowadzane są a to nowe ustawy, a to ograniczenia, no i może się okazać, że ktoś jednak stwierdzi, że w ten sposób działanie jest niezgodne z prawem albo wprowadzą taką ustawę, która będzie tego zakazywać. Dlatego też tym bardziej potwierdzam, że to jest taki moment, w którym można byłoby jeszcze podziałać. No, a powracając do naszej konferencji, no to oczywiście to jest miejsce, czas, gdzie dobija się niesamowitych interesów i macie ostatnie pytanie do ciebie, czy ty na takiej naszej konferencji zrobiłeś jakiś kiedyś dobry biznes? No tak, naturalnie. Jeżeli chodzi w ogóle o biznes, jakikolwiek, czy mówimy tu o nieruchomościach czy jakiejkolwiek innej branży, no to jeżeli jesteście w miejscu, gdzie tysiąc osób robi podobną rzecz do Was lub chce zacząć robić podobną rzecz do Was, plus macie paczkę tutaj, nawet nie wiem ilu jest prelegentów, ale widzę, że jest niemało, e, gdzie te osoby, które będą na scenie, zarabiają dobre pieniądze poprzez pracę na nieruchomościach i dzielą się z Wami tą wiedzą, no to nie ma już nic prostszego, jak wyjść z domu, kupić bilet za kilka stów, spędzić całą niedzielę, wziąć garściami to, co my. Wam damy, podejść do stoisk, gdzie każdy się z wami podzieli wiedzą i w poniedziałek zacząć działać. To już jest tak w mojej ocenie: to jest wszystko podane na tacy, tylko trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, czyli mianowicie z domu, przyjechać i zacząć realizować. Tak naprawdę, zacząć zarabiać pieniądze. Jeżeli jakbym miał to skrócić do jednego zdania, ale jeżeli ktoś tylko myśli o tym, że chciałby i Ogląda YouTube'a, co też jest fajne, ważne, bo jest dużo informacji, dużo treści, ale nie wyjdzie do tych ludzi, nie porozmawia z nimi, nie dowie się, jak to w rzeczywistości wygląda, to będzie mu ciężko. Więc ja ze swojej strony mogę polecić. Nie jest to moja pierwsza edycja maratonu i na pewno nie ostatnia, na której jestem. I jeżeli chodzi o monetyzowanie takich spotkań, to jak najbardziej jest to punkt, który. No, który po prostu działa. Dziękuję ci serdecznie, dziękuję wszystkim internautom. Zapraszamy do działania no i pozdrawiamy. Dzięki, do zobaczenia 5 listopada.